wczoraj roku, nie? Także... To tak jak tu do morza, do Śląska. Chcę już spikać, ale ona poszła tam do kołku. Super, Maciej. Niemcy za to wypatrują cały czas wroga przed sobą. Amerykanie sprawnie rozwijają się do ataku. Rozstawiają karabin maszynowy przy moździerzu. Rozsypali się w tyle arierkę. Za chwilę pewnie będą gotowi do tego, żeby zaatakować niemiecką pozycję od tych boków. Czy tymczasem... Wdzierają się do okopu. Walka na najbliższy dystans. Kulbami, bagnetami, zębami. Wszystko, co nadaje się do walki, łopatka, kilo, wszystko będzie służyło do walki. Nieważne, że sanitariusz, nieważne, że inny żołnierz. To jest strzał witelny. Brytyjczycy na swoim skrzydle skończyli. Strzały z najbliższej odległości kończą walkę. Amerykanie i Brytyjczycy pospołu zdobyli pozycję. Szybka, krótka akcja. Paru jeńców, paru rannych. Okop zdobyty. Współdziałanie Brytyjczyków i Amerykanów. Może tutaj jakieś ważne mapy, może jakieś meldunki. Coś, co się nam przyda. Proszę pamiętać o tym, że panuje chaos. Nie wiemy do końca, jaka jest sytuacja, nie wiemy do końca, gdzie, jakie siły niemieckie się znajdują dla obrony niemieckiej. To byli najlepsi żołnierze, jakich Niemcy tam wtedy, w tym momencie mieli. Świetnie wyszkoleni. Tutaj miejsce, w którym się znajduje, z tą transferką. Ten żołnierz jest uzbrojony w kurwiewę. Jeden z ostatnich wymysłów niemieckiej techniki. W Polsce znana była kopia. Normalnie stracić nawet 40 czołgów w jednym pułku w ciągu jednego dnia bitwy. Po czym następnego dnia ten sam pułk. W tym czasie Brytyjczycy zajmują ich pozycję. Jasne, piorun czasnie.